Wicher 2 i Grom 2 są atrakcją dla turystów odwiedzających Półwysep Helski. Oba okręty pochodzą z lat 50. XX wieku. Zostały wydzierżawione przez polską marynarką wojenną od floty ZSRR. Nadano im nazwy noszone przez jednostki, które zostały zniszczone podczas II wojny światowej, czyli Grom i Wicher, a nowe okręty pochodzenia sowieckiego nazwano ORP Wicher II i Grom II. Dane techniczne. Wyporność. Standardowa 2240 ton. Wymiary. Długość całkowita 121,5 metra. Szerokość 12 metrów. Zanurzenie 4,2 metra. Napęd 2 zespoły turbin parowych z przekładnią o mocy łącznej 60 tysięcy koni mechanicznych, 4 kotły główne i 1 kocioł pomocniczy. Maksymalne spalanie kotła głównego to 7 ton mazutu na godzinę, a kotła pomocniczego 2 tony mazutu na godzinę. Zapas paliwa wynosił 744 tony. Okręt zabierał też 40 ton ropy naftowej, która służyła do napędu agregatów prądotwórczych. Dwie śruby o średnicy 3,14 metra każda. Prędkość maksymalna 36 węzłów. Zasięg 3900 mil morskich przy 13 węzłach. Załoga 260 ludzi, inne dane 218. Uzbrojenie. 4 działa 130 mm w dwóch zamkniętych, dwudziałowych wieżach typu B2LM. 2 działa 85 mm L52 w zamkniętej, dwudziałowej wieży na rufie typu 92K. 7 automatycznych działek 37 mm na pojedynczych podstawach 70K. 2 podpokładowe wyrzutnie bomb głębinowych. 2 miotacze bomb głębinowych. Zachowane elementy. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni znajduje się podwójnie sprzężona radziecka armata morska 92K kaliber 85 mm, wieża artylerii głównej 130 mm, wieża dział przeciwlotniczych 85 mm, aparat torpedowy, stanowisko kierowania ogniem. Od 2010 roku w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu przy Szosie na parkingu muzeum wyeksponowany jest wirnik turbiny parowej. Służba ORP Wichra II została przerwana w sierpniu 1961 roku. Dowódcą okrętu był wówczas komandor podporucznik Henryk Koryciński. Wicher II odbywał ćwiczenia na Morzu Bałtyckim wraz z ORP Błyskawicą. Jednym z zadań było podanie rzutki między okrętami. Niestety, ta wystrzelona niefortunnie z pokładu H-34 zamiast na pokład wpadła przez otwarty bulaj do kabiny dowódcy Wichra, trafiając go i zabijając na miejscu. Wicher II od 1970 roku skierowany został na Hel, gdzie w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża służył jako baza pływająca. Grom II wszedł jeszcze wraz z ORP Warszawa w skład 3. Flotylli Okrętów jako samodzielna jednostka, ale w roku 1972 skierowano go do Świnoujścia i przeniesiono do rezerwy. Po zakończeniu służby kadłuby dwóch powojennych niszczycieli zostały zatopione w pobliżu wejścia do helskiego portu wojennego. Spełniają funkcję falochronu. Wraki zostały już mocno zniszczone przez czynniki atmosferyczne i wody zatoki. Jednak zobaczenie na żywo wraków, a w szczególności wrak ORP Wichra II, robi wrażenie i pozostawia wspomnienia, które na długo utkwią w pamięci i urozmaicą pobyt na półwyspie.